Wspólnym mianownikiem wszystkich prac prowadzonych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych jest promieniowanie. Promieniowanie różnej natury, promieniowanie w postaci fotonów, neutronów, elektronów, nawet antyelektronów. Wszystko, czym się zajmujemy, w jakiś sposób jest związane z promieniowaniem. Zajmujemy się źródłami promieniowania, którymi mogą być reaktory jądrowe, mogą być akceleratory, czyli urządzenia przyspieszające cząstki, także potrafimy tworzyć wiązki promieniowania. Substancje radioaktywne produkujemy w NCBJ radioizotopy, czyli substancje, które rozpadając się emitują promieniowanie. Zajmujemy się także urządzeniami, które to promieniowanie potrafią wykryć, detektorami. Budujemy detektory zarówno do celów badawczych i to takie gigantyczne jak te w CERNie za miliardy franków i dające zajęcie tysiącom fizyków, jak i bardzo małe detektory, które mają zastosowanie w różnych sytuacjach przemysłowych na przykład, czy w systemach bezpieczeństwa. Wykorzystujemy także promieniowanie do diagnostyki medycznej, do terapii medycznej. Taką substancję promieniotwórczą dzisiaj potrafimy przyłączyć do jakiejś substancji, która gromadzi się w określonych miejscach w organizmie. Na przykład nowotwór, który może mieć nawet 30 razy szybszy metabolizm niż zdrowa tkanka, stanowi znakomitą, w cudzysłowie, przynętę dla takiej substancji. Jeżeli radioizotop zgromadzimy tam, gdzie jest guz nowotworowy, to taki guz po prostu dosłownie świeci. Można w związku z tym diagnozować nowotwory. Jeżeli taki preparat podamy gdzieś do krwi, możemy obserwować na przykład przepływ krwi przez serce. W związku z tym takie techniki jak scyntygrafia, jak PET, jak SPECT, to są techniki obrazowania wykorzystujące właśnie promieniowanie. Ale jeżeli tego radioizotopu dołączymy więcej, to promieniowanie, które się zgromadzi w guzie nowotworowym, może tego guza po prostu zniszczyć, więc jest to bardzo skuteczna metoda terapii. Tutaj mamy duże sukcesy, bo taki radioizotop, który jest używany chyba w 80% wszystkich procedur medycyny nuklearnej, tak zwany molibden-99, produkujemy od kilku lat i mamy już 18% rynku światowego, mamy nadzieję w tym roku pobić 20%. Myślę, że to jest duży sukces. Tydzień pracy reaktora Maria to są radioizotopy dla 100 tysięcy pacjentów, czyli rocznie 2 miliony pacjentów obsługujemy. Produkujemy całą gamę różnych radioizotopów, eksportujemy je do 78 krajów świata. Właśnie niedawno podpisaliśmy kontrakty na 70% rynku chińskiego, na jeden z nich, właśnie J123. Więc to jest nasza działalność komercyjna. Działalność komercyjna wyrasta z działalności naukowej. Realizujemy taki pełny ciąg badań, od badań zupełnie podstawowych nad strukturą materii, nad podstawowymi prawami nią rządzącymi, poprzez już badania własności materii pod kątem ich zastosowań do konkretnych aplikacji, aż do produkcji urządzeń prototypowych i do działalności komercyjnej.